Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, panie marszałku, historyczny dzień dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląski, historyczny dzień dla Województwa Śląskiego. Tak, mieszkańcy Śląska są dzisiaj dumni ze Śląska, dumni ze Zespołu Śląsk. To ważne, od lat chcieliśmy, zabiegaliśmy o to, żeby Zespół Śląsk był zauważony przez Warszawę. I tak, to wiele instytucji w kraju jest dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury. No, u nas przez lata się nie udawało, ale w końcu jest dobra puenta, jest efekt i mamy podpisaną umowę na 3 lata, na 5 milionów złotych, co przy 17 milionach, jakie daje samorząd województwa śląskiego, już daje taką kwotę, gdzie można śmiało myśleć o rozwoju działalności kulturalnej, ofercie programowej, ale też działalności edukacyjnej, która tutaj, jak widać na terenie, bardzo się rozwija. Praca z dziećmi, praca z młodymi ludźmi, warsztaty artystyczne i nie tylko. Naprawdę bardzo szeroka oferta edukacyjne. Zapraszamy wszystkich, także młodych i starszych, do Koszęcina. Czyli dyrektor Zespołu Śląsk może przez najbliższe 3 lata spać spokojnie w kwestii finansowej. Tak, tutaj dużym wysiłkiem samorządu województwa i środków europejskich jakby wyremontowaliśmy wiele tutaj pomieszczeń w Koszęcinie. Wszystko tu nabiera takiego ładnego, dobrego kształtu. Teraz trzeba wypełnić te miejsca treścią i właśnie to wypełnienie treścią to jest prowadzenie działalności tutaj na co dzień, żeby szkoły przejeżdżały, młodzież przejeżdżała, uczyła się tańca, uczyła się strojów ludowych, uczyła się historii regionu, a także jest oferta dla seniorów, bo seniorzy tutaj też odwiedzają to miejsce i myślę, że współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku jest naprawdę wzorowa. A Zespół Śląsk to ambasador Śląska w Polsce, ambasador Polski na świecie i ambasador Śląska na świecie. Tak, zdecydowanie tak. To nasza perełka, perła w koronie. To jest coś, z czego jesteśmy dumni, czym się naprawdę wszędzie chwalimy. Zespół koncertuje na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Śpiewa po polsku, śpiewa po śląsku. I co najważniejsze, przekazuje tą wiedzę, tą historię, tą kulturę dalej dzięki Zespołowi Śląsk. Myślę, że wiele śląskich piosenek, pieśni nie zostanie nigdy zapomniana. O pieniądzach już rozmawialiśmy, to teraz jeszcze dwa słowa o współdecydowaniu, bo minister będzie miał wpływ na zespół. Tak, ale to są normalne jakieś tam zasady współpracy. To nie jedyna tego typu instytucja w kraju. Dalej to jest instytucja głównie samorządu województwa śląskiego. Tam statutowe zostały jakieś zapisy zmienione przy mianowaniu pewnych dyrektora czy dyrektora artystycznego. To na pewno minister kultury będzie chciał mieć coś do powiedzenia. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, gościem Polskiego Radia Katowice. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.